był jednym z pierwszych, które powstały na tę płytę. Utwór oparty jest na charakterystycznym rytmie metrum na 5. Ja gram w tym utworze na Gibsonie na czystej barwie i gram solo na 5 czwartych, potem przechodzi w metrum na 6. Po tej mojej solówce bardzo otwarte solo gra Adam Pieroniczek. To solo dochodzi do pewnej kulminacji, w której ono się jakby rozpada i jest taki moment takiej otwartej improwizacji, po którym jak Feniks z popiołów pojawia się znowu ten gitarowy riff spokojny i prowadzi nas do części głównej utworu. Taki to hipokamp. Hipokamp, czyli część w mózgu, właściwie są dwa hipokampy, które odpowiadają głównie za przenoszenie informacji z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. I mi się to skojarzyło też z tym, że właściwie ta moja dziedzina jest tak bardzo ulotna. Bo my, oczywiście ja piszę muzykę, wymyślam z kolegami to jakoś tam, jak w tym przypadku, aranżujemy. Natomiast każde wykonanie, począwszy i na próbie, i na każdym z koncertów jest inne. Od pierwszego dźwięku wytężam się jak potrafię na to, co tworzymy razem. Staramy się jakby wspólnie działać. Ta improwizacja sięga też do tematu, bo są zapisane partie oczywiście. Ta dziedzina jest ulotna o tyle, że te wersje znikają. I teraz też mi się to skojarzyło z tym hipokampem, że nagranie takiej płyty na przykład jest właśnie zapisem w pamięci długotrwałej tego. To jest fascynujące. To część mózgu, która jest niezgłębiana, tajemnicza. I ten utwór też mi się trochę taki wydaje. Drugi utwór na płycie Brainstorm się nazywa. Burza mózgów. Tytuł, mam nadzieję, że oddaje temperaturę w tym utworze. To jest utwór metrum na 6. Bardzo dynamiczny, najbardziej dynamiczny na płycie. Utwór, w którym gram na Telecasterze. Ma dosyć prosty riff i dosyć też niezbyt rozbudowany temat. Po temacie, który się składa z dwóch części, rozpoczynają się solówki. Najpierw gra na instrumentach klawiszowych Jan Smoczyński. My mu ładnie tam towarzyszymy. Potem przejmuje na części B, gra gitara solówkę na funkcjach z części B. I potem Adam Pierończyk dołącza. Całe to solo, jakby te trzy części, te moduły sola, jakby rosną, budują pewną energię, można by rzec kulminację. Jeszcze raz gramy temat, po którym w końcówce gram dialog z Adamem Pierończykiem. Czasami gramy bardzo krótkie frazy, a czasami długie, słuchamy się. I wszystko wieńczy temat i Paweł Dobrowolski strasznie tam dobrze gra rytm. Ale w ogóle on gra dobrze rytm. Następny utwór nazywa się Niepokój. I to jest utwór, który wydaje mi się, a nawet mam takie potwierdzenie od mojego przyjaciela Andrzeja Saramanowicza, że mógłby się znaleźć w filmie jakimś. Faktycznie on ma klimat filmowy. Jest to utwór, który się ma dosyć tajemniczy nastrój. Można powiedzieć, że się snuje. Jest taka charakterystyczna partia gitary, dosyć nieoczywista. I w środku tego utworu, też nie wiem, czy powinienem mówić, bo to jest trochę tak jak zdradzenie, jak spoilowanie filmu. Ale w środku tego utworu, pod koniec solówki gitary, zmienia się zupełnie klimat z tego tajemniczego, balladowego na taki właściwie trochę ze świata rocka klimat psychodeliczny, mam nadzieję. Cały ten utwór kojarzy mi się z tajemnicą, z psychodelią i tytuł Niepokój oddaje bardzo dobrze klimat tego utworu. Następny utwór nazywa się Profesor Kupelweiser. I to jest utwór najbardziej chyba wesoły na tej płycie, chociaż wcale nie utrzymany w szybkim tempie. To jest utwór, który jak przyszedł mi do głowy, to od razu wiedziałem, że on będzie miał charakter trochę pastiszowy. On jest w takim rytmie beginki. Ale co ciekawe, jest tą beginką, ma całkiem sporo tam harmonicznych zwrotów, ale jest to utwór, który przenosi nas w świat takiego nowoorlańskiego feelingu, troszeczkę bluesowego, można by rzec, troszkę przypominają barwy, które Jan Smoczyński używał, jak te, które otwierały program Wielka Gra, na przykład, albo Koło Fortuny. To są takie brzmienia. Tytuł jest bardzo tutaj istotny. Profesor Kupelweiser to jest bohater filmu Juliusza Machulskiego Seksmisja. To jest profesor, który dwóch gagatków głównych bohaterów wysyła, hibernuje na początku
Janusz Michałowski gra na wózku takiego profesora z takim kołnierzem ortopedycznym. I tutaj ten tytuł, ja tego tytułu nie wymyśliłem, ale mój kolega właśnie wpadł na ten tytuł i to też było rodzaj napchnienia, że to jest tak śmieszny tytuł, tak dobre wspomnienia przywołuje moje z dzieciństwa. A mam akurat okazję znać, wielką przyjemność, zaszczyt znać profesora Machulskiego, można by rzec. Więc do niego zadzwoniłem, zapytałem, czy mogę profesora użyć. On mówi, tak, o ile mi podziękujesz na płycie. To też zrobiłem oczywiście, także zabawny utwór profesor Kupelweiser, a po nim Flashback. Wszystkie te tytuły są trochę, właśnie to też ciekawe, że Flashback, czyli jakieś wspomnienie, można też kojarzyć to z różnymi używkami, ale to akurat nie jest to wprost kojarzenie. Wszystkie te tytuły dotyczą albo mózgu, albo jakiejś tajemnicy, albo kosmosu, bo mi się kojarzy ta płyta tak trochę kosmicznie. I ten Flashback to jest utwór zbudowany na takim riffie. No właśnie, tutaj muzykologicznie nie chciałem za bardzo się wymądrzać. Zapraszam do posłuchania, natomiast jest fantastyczne solo w tym utworze gra Jan Smoczyński. Utwór jest złożony z kilku modułów. Też w końcówce tego utworu ja gram na gitarze solówkę, używając dosyć nietypowego brzmienia, bo to jest taki charakterystyczny oktaver. I to brzmi i troszeczkę inaczej. Podobnie jak inaczej i do spraw kosmicznych już wprost odnosi się kompozycja Davida Bowie, Space Oddity. Ten fantastyczny utwór, zresztą jak doczytałem, utwór został wydany parę dni przed wyprawą na Księżyc. Utwór tak się spodobał melomanom, że tak powiem, że stał się ścieżką dźwiękową do tego podboju, tej księżycowej wyprawy. I kompozycja opowiada o tym, jak o astronaucie majorze Tomie, który wyrusza właśnie w taką podróż i niestety z tej podróży nie wraca, co nie trudno sobie wyobrazić. Daleko ma do pracy nasz astronauta. Ta piosenka bardzo mi się podobała zawsze i poproszony przez Piotra Stelmacha z Radiowej Trójki, by zrobić jakiś utwór Davida Bowie, ten mi przyszedł do głowy, my go gramy zupełnie inaczej, to jest nasza wersja, ale mam nadzieję, że oddajemy tajemniczy klimat wypraw międzygwiezdnych i dosyć smutnych konsekwencji tychże wypraw. Siódmy utwór to nazywa się Quadrato Magico. To jest taka konstrukcja matematyczna, można by powiedzieć. Muszę przyznać, że ten tytuł mnie zafascynował swoim brzmieniem włoskim. Ja to muszę mieć na każdej płycie jeden włoski tytuł. Było Vietato Fumare, było Miele Senape. Po prostu lubię zjadać różne potrawy w tym kraju i oglądać piękno krajobrazu i budowli tam, więc muszę po prostu coś po włosku mieć. To, tym razem jest to Quadrato Magico, czyli kwadrat magiczny. To jest taki kwadrat, w którym jak się wstawi w takie, na przykład może mi powiedzmy tu ma 3, tu ma 3 i tu ma 3 takie pola. Jeżeli w te pola wstawimy cyfry, to one się sumują we wszystkie strony. Że na przykład suma tych cyfr daje, dajmy na to 16, tu też daje 16, tak daje 16 i tak na jednym z obrazów Alberta Dürera jest w tle, nazywa się ten obraz Melancholia, jest w tle taki właśnie kwadrat, który jest analizowany przez matematyków. A o czym jest piosenka? Jest dosyć rytmiczny to utwór, o dosyć durowej, jakby pogodnym charakterze, można by powiedzieć. I na koniec tego utworu gra znakomite solo na instrumentach perkusyjnych, takie trochę jakby odgłosy z dżungli, Luis Ribeiro, brazylijski mistrz instrumentów perkusyjnych. Po tym dosyć dynamicznym utworze jest kolejna kompozycja nie mojego autorstwa. Egberto Gismonti to znakomity muzyk, pianista, kompozytor, gitarzysta. Nagrywał dużo dla wytwórni ECM wiele lat temu. Ja kiedyś usłyszałem ten utwór na jednym z konkursów klasycznych, gdzie czasami albo uczę na takich warsztatach improwizować, albo też jestem jurorem, bywam. Usłyszałem, jak jakiś duecik młodych ludzi grał ten utwór, mnie zachwycił zupełnie, bo myślałem, że kiedyś chciałbym go nagrać. I na tej płycie jest zagrane tylko jedno przeprowadzenie tematu. To trwa 2 minuty niecałe w wykonaniu Jana Smoczyńskiego na instrumentach klawiszowych i ja gram na gitarze. Samą melodię niezwykłej urody to jest kompozycja.
No i całą płytę zamyka utwór, w którym można się ewidentnie doszukać rockowych wpływów i faktu, że jako dziecię słuchałem Led Zeppelin i Jimi Hendrixa. I to jest też kompozycja Davida Bowie, zrobiona z tej samej okazji co Space Oddity. Kompozycja nazywa się Absolute Beginners i tutaj bardzo pomajstrowaliśmy w tym utworze. Są różne nienapisane przez Davida Bowie fragmenty, ale melodie są zagrane jak po Bożemu, jest tutaj inny kontekst harmoniczny, są zreharmonizowane. Te tematy, do tego jest taki wstęp, w którym się nakładają te pulsacje. Zapraszam do słuchania.